jedno! Jazda! Halidajen! Halidalida! A mojej borówce powiemy do widzenia, jak wrócimy do domu! Julan ruszyła truchtem przez pagórki, niosąc na grzbiecie Emila, siedzącego bardzo prosto, bardzo dumnie, Emila ze strzelbą w dłoni. Tak, ze strzelbą, bo trzeba ją mieć, jak się jedzie do Hultsfred. Jeśli bowiem Alfred miał zostać żołnierzem, to i Emil również miał taki zamiar. Alfred miał karabin, Emil dubeltówkę. To prawie jedno i to samo, obydwaj byli żołnierzami i tak powinno być. Tego chciał Emil. Julan miała już swoje lata. Szła z tempa i aby zupełnie nie straciła fantazji, Emil śpiewał jej piosenkę własnego pomysłu. Moja kobyłka to dobry koń, choć lezie jak ta krowa. Moja kobyłka to dobry koń, kiedy wezmę cugle w dłoń. Hej, Julan, Julan, kiedy my dojedziemy? Dawaj, dawaj, dawaj. Wio, wio, wio mała. Wio mała, wio. Dawaj, dawaj. Kobyłka to dobry koń, choć lezie jak ta krowa. Moja kobyłka to dobry koń, kiedy wezmę cugle w dłoń. Ale mnie i moją strzelbę jakoś dowiezie, choć tak lezie jak ta krowa, a nie koń. Ale mnie i moją strzelbę jakoś dowiezie, choć tak lezie jak ta krowa, a nie koń. Jak ta krowa, a nie koń. Jedziemy! I choć Julan posuwała się z tempa albo truchtem, albo wlokła się noga za nogą, w końcu dojechali, czy też raczej doczłapali do Hultsfred oboje, ona i Emil. Hej, teraz będziemy hulać! Krzyknął Emil, ale zaraz umilkł i wytrzeszczył oczy. Wiedział co prawda, że na świecie jest dużo ludzi. Nigdy jednak nie przypuszczał, że tyle ich mogło się zebrać na równinie Hultsfred. Nigdy nie widział takiej masy ludzi. Tysiące ich stały kołem na wielkiej równinie. A w środku tego koła żołnierze ćwiczyli musztrę. I takie różne rzeczy, które wykonują żołnierze. Jakiś mały, gruby i rozzłoszczony człowieczek na koniu jeździł tam i z powrotem, krzycząc do żołnierzy, co mają robić. Oni zaś posłusznie i bez słowa wykonywali jego polecenia. Prezentuj broń! Na lewo patrz! Na prawo, patrz! Emilowi wydało się to dziwne. To nie Alfred kieruje tym wszystkim? Spytał kilku wiejskich chłopaczków stojących w pobliżu, ale oni patrzyli tylko na żołnierzy i nie odpowiedzieli. Emil także uważał, że przyjemnie jest popatrzeć na żołnierzy, kiedy ćwiczą, zarzucając na ramię broń. Ale nie w nieskończoność. Przede wszystkim chciał odnaleźć Alfreda. Po to ostatecznie tu przyjechał. Lecz wszyscy żołnierze nosili niebieskie mundury i wyglądali tak samo. Odnaleźć Alfreda w tej masie nie było rzeczą najłatwiejszą. Nic się nie martw. Niech no tylko Alfred mnie zobaczy. Od razu przybiegnie wiwatując. A ten zły grubas będzie sam mógł sobie wywijać karabinem ile zechce. Szepnął Emil do Julan.
I żeby Alfred mógł go dojrzeć, wjechał na koniu przed szeregi żołnierzy i krzyknął jak mógł najgłośniej. Alfred, gdzie jesteś? Wyjdź, to sobie pohulamy! Nie widzisz, że to ja? Jasne, że Alfred go widział. Zresztą trudno go było nie zobaczyć. To mógł być tylko Emil. W cyklistówce z dubeltówką i na swojej starej szkapie. Lecz Alfred stał przecież w równym szeregu żołnierzy i nie mógł z niego wystąpić. Oczywiście przez tego małego, grubego, złego człowieczka, który krzyczał i hałasował, dyrygując wszystkim bez przerwy. I ów mały, zły i gruby człowieczek podjechał do Emila i spytał zupełnie grzecznie. Co się stało, mały chłopaczku? Zgubiłeś się? Gdzie są twoi rodzice? Czegoś tak głupiego Emil jeszcze nigdy w życiu nie słyszał. Nie zgubiłem się. Odrzekł. Przecież tu jestem, a jeśli ktoś się zgubił, to właśnie mama i tatuś. Co do tego Emil miał absolutnie rację. Małe dzieci mogły się zgubić na równinie Hultsfred, jak mówiła jego mama. Ale teraz ona sama stała w najgorszym ścisku razem z tatusiem Emila i Liną i czuli się zupełnie zagubieni wszyscy troje, gdyż żadne z nich nie mogło się ruszyć z miejsca. Chociaż widzieli Emila, a jakże? Widzieli go, gdy podjeżdżał przed szeregi żołnierzy w swojej czapce, ze strzelbą i na swojej starej szkapie. A tatuś powiedział... Oj, chyba będzie nowy drewniany ludzik. To prawda. Odparła mama. Ale jak my się dostaniemy do Emila? I o to właśnie chodziło. Jeśli byłeś kiedykolwiek na takiej uroczystości jak ta na równinie Hultsfred, to wiesz z pewnością, jaki tam panował zamęt. Skoro tylko żołnierze skończyli ćwiczenia i odmaszerowali, cała wielka równina zaroiła się ludźmi. Rozgardiasz powstał tak wielki, że ledwo można było samemu się w tym odnaleźć, a cóż dopiero Emila? Teraz zresztą nie tylko mama i tatuś poczęli go szukać, Alfred także. Ćwiczenia się skończyły, miał wolny czas. Chciał być razem z Emilem i zabawić się wesoło. Ale na równinie Hultsfred po prostu nie można było nikogo znaleźć. Prawie wszyscy, którzy tam przybyli, kogoś szukali. Alfred szukał Emila, Emil Alfreda. Mama Emila szukała Emila, Lina Alfreda. Tatuś Emila, mamusi Emila. Tak, bo zgubiła się na dobre. I tatuś Emila musiał szukać przez całe 2 godziny, nim wreszcie ją znalazł. Całkiem zrozpaczoną i przyduszoną, wciśniętą między 2 barczystych chłopów z Wimmerby. Ale nikt nie znalazł Emila i Emil nikogo nie znalazł. Wtedy zrozumiał, że sam musi zacząć hulać, zupełnie sam, jeśli w ogóle ma coś z tego być. Lecz przed rozpoczęciem zabawy musiał postarać się o towarzystwo dla Julian. O jakąś starą i poczciwą klacz, z którą Julian mogłaby sobie postać i pożreć przez ten czas. Obiecał jej to przecież. Emil nie znalazł jednak starej klaczy dla Julian. Znalazł natomiast Markusa, co było o wiele lepsze. Markus skubał siano, uwiązany do drzewa na skraju lasu. A tuż obok stała ich własna, rozklekotana bryczka Skathult. Dobrze znana Emilowi. Julian ucieszyła się ze spotkania z Markusem. To było widać. Emil uwiązał ją do tego samego drzewa i przyniósł z bryczki naręcze siana. W owych czasach zawsze wożono ze sobą siano dla koni. Julian zaraz zaczęła jeść, a wtedy Emil także poczuł, że jest głodny. Chociaż nie zamierzam zaczynać od siana. Zadecydował. Zresztą nie było to potrzebne. Na równinie ustawiono mnóstwo małych stoisk, gdzie można było kupić kanapki, kiełbasę, bułki i ciastka. Wszystko w dowolnej ilości. Jeśli miało się pieniądze... Było tam też wiele ciekawych rzeczy dla tych, którzy chcieli się zabawić. Cyrk, estrada do tańca, wesołe miasteczko i karuzela. I wyobraźcie sobie, był tam również połykacz noży, który potrafił połykać miecze i połykacz ognia, który potrafił połykać ogień. I pewna dama z długą brodą, która nie potrafiła połykać nic. Poza kawą z bułeczkami, co godzina. Na tym, ma się rozumieć, nie mogła się wzbogacić, ale na szczęście miała brodę. Pokazywała ją za pieniądze i zarabiała na tym zupełnie nieźle. Za to wszystko trzeba było płacić, a Emil nie miał pieniędzy.
Ale jak już powiedziałem, był to chłopiec sprytny. Chciał zobaczyć jak najwięcej, zaczął więc od cyrku, bo to było najłatwiejsze. Wystarczyło tylko wejść na skrzynię i zaglądać przez szparę w płachcie namiotu. Lecz Emil zaczął się tak okropnie śmiać z klauna, który biegał po arenie wewnątrz namiotu i wyprawiał śmieszne rzeczy, że z hukiem spadł ze skrzyni i uderzył głową o kamień. Wtedy zrezygnował z cyrku. Zresztą był coraz bardziej głodny. Nie ma hulanki bez jedzenia. Powiedział sobie. A bez pieniędzy nie ma jedzenia. Muszę się zastanowić. Zauważył już, że tu, na festynie, można zarabiać w najrozmaitszy sposób, wobec czego musiał istnieć jakiś sposób także i dla niego. Nie mógł połykać ognia, ani noży. Nie miał też brody, więc cóż... Stał i rozmyślał. Wtedy zobaczył biednego, niewidomego dziadka, który siedział na drewnianej skrzynce w samym środku ciżby ludzkiej. Dziadek śpiewał okropnie smutne piosenki. Brzmiało to żałośnie, ale dostawał pieniądze. Do kapelusza leżącego tuż przed nim ciągle sypały się drobne monety. To ja potrafię, pomyślał Emil. Dobrze, że zabrałem czapkę. Położył czapkę na ziemi, stanął obok i tym, którzy chcieli słuchać, zaśpiewał: Moja szkapa całuje przez błonia. Niebawem otoczyli go ludzie. O, jaki milutki chłopczyk. Mówili. Musi być biedny, skoro śpiewa dla pieniędzy.